Cześć, czo, z tej strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Car Mechanic Simulator, właściwie nie Simulator, znaczy właściwie nie Mechanic. Jakoś tak, dobra, nieważne. Moi drodzy, sprawdziłem sobie, w poprzednim odcinku kupiliśmy to auto, Atlantę, Bolta Atlantę kupiliśmy. I moi drodzy, sprawdziłem sobie, mówię kurde, bo coś mi tu nie halo. Bo te auto w tym momencie możemy kupić sprzedać za 12 782 dolary, a ja je kupiłem na licytacji za 14 852, czyli jednym słowem jestem kurde w plecy, prawie 2000, nie? Ponad nawet bym powiedział, 2000 w plecy jestem. Ale nic, naprawimy, sprzedamy, zobaczymy jak to wyjdzie, tylko tak, karoseria, stan ramy słabo, stan części słaby, stan wnętrza słaby. No nic, zobaczymy co z tego wyjdzie. W tej chwili mamy 562 408, więc ja sobie tutaj wszystko teraz w tym momencie ponotowałem. Ponotowałem sobie wszystkie stany gotówkowe i tak dalej, ile wydałem na auto. Bo wiecie co chcę zrobić, chcę zobaczyć ile mi wyjdzie zarobkowo za to, nie? Ile wydam na części, czy na tym stracę, czy na tym, no zyskać na pewno zyskam, tylko teraz pytanie ile. Pytanie jest ile ja na tym zyskam. No bo najpierw chcę, wiecie co chcę zrobić, najpierw chcę zrobić tak, rozkręcić to wszystko, rozebrać na części pierwsze. Co się uda naprawić, to naprawimy. To czego się nie uda naprawić, to nie naprawimy, tylko wymienimy na nowe w takim wypadku. I co? I jeszcze trochę odzyskamy kasy, niewiele, bo niewiele, ale odzyskamy parę groszy ze złomu. Więc wszystko, tak jak mówię, wszystko będę sobie teraz liczył po kolei. I zobaczymy jak to wyjdzie. Na pewno wyjdę do przodu, tylko teraz pytanie, czy wyjdę do przodu na przykład o 2000, czy wyjdę do przodu na przykład o 10 000, jak to było na zasadzie aut z szopek, nie? Bo w tych szopkach to średnio wychodziło, że po odliczeniu kosztów naprawy, tam powiedzmy części i tak dalej, no to średnio wychodziło, że byłem na czysto około 10 000, 9-10 000, nie? Na jednym aucie, więc myślę, że to był dobry zysk. A zobaczymy jak wyjdzie mi tutaj z tego auta z licytacji. Chociaż widzę, że on tu cały wygląda jak, no już nie powiem co, ale wygląda słabo. Na pewno dużo rzeczy trzeba będzie wymienić, niestety. Właściwie bym powiedział prawie wszystko. No bo tutaj stany są takie, że no teoretycznie mógłbym to jakoś tam doprowadzić do takiego stanu użytkowalności, no nie wiem, niech będzie nawet do 50%, nie? No ale zobaczymy, naprawimy to wszystko, naprawimy, wymienimy na nowe i się okaże, co z tym fantem wyjdzie nam. Coś może zepsujemy, ale wliczymy to w koszta, żeby nie było. Wliczymy to w koszta, żeby nie było, że nieuczciwie podchodzimy do tej sprawy. W każdym razie na pewno to dzisiaj zrobimy. Tak mi się wydaje, że to zrobimy. Wszystko jest prawie 37-38, tak kurde lipnie, nie? Lipnie to wygląda, no ale dobra. Ej, odkręcę się. Ale zobaczymy. Coś mam, czegoś nie mam. Nie, mam tylko koła zębate od wału, nie? To trochę lipa. Dwa nowe mam, ale może się uda nam tu dużą część rzeczy naprawić.
powiem, się okaże w praniu. Więc dlatego, tak jak mówię, najpierw trzeba wszystko rozebrać. Rozebrać, naprawić. I wtedy będziemy myśleć dalej, co z tym fantem zrobić, nie? Rozbieranie jak zwykle idzie bardzo szybko. Pyk. Jeszcze tak się zastanawiam nad karoserią, czy tą karoserię ruszać i nowe wstawiać. Kurde, no właśnie szkoda, że nie mam jeszcze tego lakierni. Nie mam lakierni i nie mam 35 poziomu chyba. Aż zaraz sprawdzę, poczekajcie, tylko rozkręcimy to do końca. Rozkręcimy to do końca i zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czego nie mogę? Czemu nie mogę? Mogę, co nie mogę? Dobra, wszystko mamy, stąd mamy wszystko. Zjedźmy na dół, gdzie jest moja skrzynka? Tu jest moja skrzynka. Tutaj możesz naprawiać części karoserii, nie? A tu mogę. Lakiernie, hamownie i kolejny podnośnik. Kurde, no właśnie. Potrzebowałbym chyba raczej części karoserii. Teraz się zastanawiam, czy to nie chodzi o to, że będę mógł naprawiać drzwi, szyby, lusterkę i inne pierdoły, nie? Dobre pytanie. No bo w tym momencie no 37 ramy, chciałbym ramę naprawić. Ale gdzieś kiedyś coś, kogoś widziałem spawarkę właśnie. Spawarka to jest spawarka? To jest agregat, ale gdzieś u kogoś widziałem spawarkę. Skrzynka z narzędziami. Nie, co to jest skrzynka z narzędziami? To skrzynka z narzędziami, jaka ona, ta skrzynka? Kurde. Może coś ja przeoczyłem, może coś jeszcze mogę zrobić. No to komputer, no to komputer, to wiadomo, to nie. No i może, kurde, jakiegoś narzędzia przeoczyłem, no bo tak jak przeoczyłem tą drabinę przez wiele, wiele godzin, nie wiedziałem o tym, to może i tu przeoczyłem coś. Tu jest skrzynka z narzędziami, to nie. No wiem, że gdzieś u kogoś widziałem spawarkę, tylko się teraz zastanawiam, czy ta spawarka... Na pewno to jest to, nie? To jest agregat w ogóle prądotwórczy, zacznijmy od tego może. Nie tyle, że spawarka, tylko agregat prądotwórczy. Ale nie widzę nigdzie. No dobra, trudno. Wyciągnijmy jeszcze tego silnika. Podnośnik A. Wyjmij silnik. Dobra, akumulator. O. Serwo hamulcowe. Oczywiście chłodnice. W sumie, kurde, dobra, jak już rozbieram, to już rozbiorę go. O, patrzcie, jaka leca pod spodem. Ja pitole. Masakra, nie? Dobra, rozbierzmy go na maksa wszystko, co się da. Może coś się naprawi. Albo i nie. Szyby mogę zdjąć, drzwi też mogę zdjąć. Jak to w środku wygląda? Można byłoby zobaczyć, jak to w środku wygląda, nie? A można przebadać to? Nie można. Kierownica wygląda słabo. Te kierownice na pewno zdejmiemy. Demontaż wnętrza. Kierownica wygląda jak słabo. Dobra, zdemontujmy wszystko, trudno. Goły. Goły już więcej nic się nie da. No i tu, kurde, bym sobie to pospawał, ponaprawiał to. Bo to tak nie może być. A teraz stan się zwiększył? Nie, no to jest stary stan, nie? Dobra, nieważne. Walmy teraz szybko do silnika. Rozkręćmy silnik. Rozkręćmy silnik, o Boże. Aż się boję, co tu się dzieje.
ale musimy. Musimy to zrobić, niestety. Może coś się naprawi. W dużej mierze tanim kosztem. Więc może nie przesadzajmy, może nie będzie aż tak źle. Ale zobaczymy. Clips. Clips. Rozdzielasz. Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. Widzę, że się dzieje niedobrze. No ale nic, rozbierzmy, tak jak mówię, rozbierzmy to wszystko na części pierwsze. I wtedy będziemy mieli czarno na białym, czego nam brakuje, nie? Będziemy patrzeć, sporo rzeczy nam będzie brakować, bo nie wszystkie rzeczy, a na pewno elektronicznych nie da, elektronicznych, no. Wydaje mi się, że świec chyba nie będzie można naprawić, nie? Kurde, na dobrą sprawę mógłbym przecież już zacząć budować swoje silniki, nie? Z tych ekstra części, które mam. Tylko kurde, z drugiej strony, tak jak mówię, no boję się na razie to ruszać. Znaczy boję, może to nie tyle, że boję, tylko po prostu nie chcę tego ruszać, bo skoro nie mogę naprawiać karoserii, to kupię sobie jakiegoś trupa, chociażby takiego, jaki jest ten. Zamontuję mu super silnik, dam mu super tuningowane części, a wszystko inne będzie wyglądało, jak wygląda teraz, nie? Czyli całe porzewiane i tak dalej. Czy jest sens, żeby to tak wyglądało? No nie, no już jak robić, no to już robić dobrze, odremontować te auto. Niech sobie będzie, ale niech będzie sobie odremontowane w całości, a nie tylko kurde mechanicznie, a z wierzchu będzie go tam zjadało wszystko, nie? Więc trochę chyba to nie o to tutaj w tym wszystkim chodzi. Więc tak jak mówię sobie, najpierw odblokuję tą lakiernię, żeby już mieć pomalować, żeby tam móc naprawiać. Chociaż zobaczymy, czy będę mógł naprawiać. Może się okaże, że jak odblokuję lakiernię, to już będę mógł naprawiać. A może się okazać, że jeszcze nie, że będę musiał osiągnąć 35 poziom. Nie? No, a do 35 poziomu to jeszcze daleka droga. Musiałbym robić dużo zleceń, nie? Ale z drugiej strony bym musiał robić dużo zleceń, ale też bym sobie, że tak powiem, nazbierał pieniędzorów, nie? I wtedy mógłbym szaleć. A jakbym sobie nazbierał pieniędzorów, tak jak mam w tej chwili 560 tysięcy. Nie miałem więcej nawet. No to później już na wyremontowanie auta na przykład swojego jakiegoś super nowoczesnego i tak dalej, no to już będzie wtedy fajnie, nie? Co mogę tu jeszcze? A, tłoki trzeba odkręcić. Tłoki odkręcić. Obróćmy go. Oleju nie spuściłem. Teraz pytanie, czy mi żygnie, czy nie. Nie powinien. A może spuściłem? Kurde, już nie pamiętam. Dobra, ciach. Mam szybko zostać. Szybko zrobione zostanie. Najgorzej właśnie będzie to kupywanie, nie? Bo będę musiał kupywać na bieżąco, a nie na zaś, nie? No szkoda, że te części, nie wiem, psują tą grę, nie? Znaczy psują na takiej zasadzie, że po prostu czym więcej części, tym gra ma więcej do wczytania i nie można sobie płynnie przejść z jednego do drugiego na przykład, tak? Żeby zobaczyć to czy tamto. Ale no dobra, no trzeba iść na jakieś pewne kompromisy. Może to w którymś z patchy naprawią, że będzie można mieć miliony części. Tak to by było najlepiej. No ale to tak jak mówię, wszystko się okaże. Okaże dopiero z jakimś tam czasem. Musimy cierpliwie czekać na to. No i dobra, i blok silnika. Tak mogę? Wszystko. Silnik gotowy, auto gotowe, wszystko jest rozebrane na części pierwsze. A więc zaczynamy, moi drodzy, naprawę. 92%. 95%. Stuwa jest.
zepsuło. O, coś zepsułem. Kurde, kasa leci, nie? O, coś zepsułem. Dobra, dawajcie szybko, raz, poklikamy. Zobaczymy, ile wydałem na to. Coś kolejne się zepsuło. Brak części. No to elegancko. Co mogłem zepsuć, to zepsułem. I teraz tak, miałem 50. Jakie 50? 562 tysiące miałem. Zaraz szybko robimy kalkulację. 562 408 minus 558 355. Moi drodzy, w tym momencie wydałem 4000 na naprawy. 4000. 4053 na naprawy. Teraz tak, stan. To mógłbym, kurde, go zepsuć. Dobra, klocków nie naprawimy. Może według stanu weźmy. Zobaczmy, co mogę. Nie, od góry są gorsze. A może później? Zwrotnica się nie dało, zepsułem. Klocki, to zepsułem. No trochę tego jest, nie? Karoserię, no kurde, z taką karoserią. Jakiego dziada mu. Tu tego się nie da, tego się nie da. Dobra, w dupie, nie, montujemy. Blok silnika z setka, elegancko, pięknie, ładnie to wygląda. Wał korbowy, stuwa, elegancko. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja z tłokami. Tłoki, no, tłoki są słabe. To tłoki se kupimy, nie? Ile? 8 tłoków z pierścieniami, dobra. I tłoki z pierścieniami. Tylko teraz pytanie, czy to zwykłe, czy są te niezwykłe? Tłok z korbowodem, zwykły. Dobra, kupimy. Raz, dwa, trzy, cztery, osiem. Osiem pierścieni, osiem. Kupimy. Kupujemy i montujemy wszystko nowki funkiel. W sumie mógłbym części zostawić sobie. Ale, no kurde, ale znowu obawiam się tego, że będę znowu miał za dużo gratów. Dobra, będę sprzedawał od razu, nie będziemy się bawić w takie pierdoły, nie? Sprzedamy wszystko, co będzie miało poniżej 80%, będziemy sprzedawać i tyle. Właściwie na dobrą sprawę to mógłbym już teraz to zrobić. Pokrywa stopy, jedna naprawiona, proszę bardzo. Druga naprawiona, proszę bardzo. Ile nam jeszcze będzie brakowało? I dwóch nam tylko braknie. No to też nie jest źle. Dobra, dwóch pokryw stopy. Podpory będziemy mieli wszystkie. Tak? Elegancko. Będzie brakowało dwóch podpór. I wałka rozrządu. Dwóch podpór. Były podpory, podypy, ory. Podpory nie. Nie były podpory. Była stopa. Stopa, dwie stopy potrzebne są. Żeby nam to chodziło. I wałek korbowy OC. Wał korbowy C.
OHV, OHC. Elegancko, dobra. Ciach. Kurde, to nie wał kurbowy, tylko wał rozrządu. Ja! Ale jestem durny. Nie kurbowy, tylko wał rozrządu. Rozrządu miał być wałek. O, ten miał być. Dobra, może się tam do czegoś wykorzysta. W sumie wiecie co? Sprzedam jednak te części. Wszystkie, które mają poniżej 80% won. Nawet poniżej 81%. O, już się zrobiło mniej. I trochę nawet kasy zarobiłem. Elegancko, podoba mi się to. Dobra, mamy przykręcić tak. Tu mamy przykręcić te dwie stopy. Hop. I miska olejowa. Proszę bardzo. Piękna, ładna, żółta. Właściwie pomarańczowa. Filtra na pewno nie mamy. Coś ze sprzęgłem? Nie mamy. No dobra, to jedziemy sprzęgło. Koło zapasowe, no, koło zamachowe. Dokonamy zamachu. Zamachu stanu. Tarczę mamy. Docisk. Docisku nie mamy. To kupimy docisk. Docisk. I ciekawe, czy łożysko mamy. Łożysko. Łożyska też nie mamy. Dobra. No to trudno. Łożyska nie mamy, to sobie kupimy. Dobra, coś mnie tu, kurde, czekajcie, muszę popić, bo coś mnie w gardło zalazło. Dobra, odwróćmy. Odwróćmy to i jedźmy dalej. Głowicę, proszę, głowicę jedną. Głowicę drugą mamy, głowice się naprawiły, ładnie. Kolektor się też ładnie naprawił. Gaźniki. Gaźniki też ładnie się naprawiły, elegancko. To mnie się podoba. O, a trzeci. Trzeci też się naprawił, dobrze. Pokrywa powinien... Nie, mamy pokrywy. Dobra, nieważne. Pokrywy zostawiamy na razie. Pokrywy. Jedziemy z popychaczami. Popychaczy nie mamy, a potrzebujemy ich 2, 4, 16. Popychacz zaworów F. Popychacz zaworów F. 16. Popychaczy. Elegancko. Hop, ładnie wszystko zrobimy. Dzienówka, funkiel nieśmigana. Powinienem zostać jakimś, kurde, inżynierem silnikowym, czy coś w tym stylu. Elegancko. Tego nie mamy. D, 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 D. Dźwignia zaworów D. Dźwignia zaworów D. Dwie. Hop. Pokrywa powinienem mieć właśnie. Obudowy się ładnie tutaj nam naprawiły. Dobra, idźmy na tą stronę. Dźwignię, proszę bardzo. Pokrywa też powinna być ładna. Piękny będzie silniczek. Kolektory powinny się też naprawić właśnie. I teraz jeszcze świeczki. Świeczek na pewno nie mamy, nie mamy. A, mamy 88%, elegancko mogło być.
Czyli potrzebujemy 6 jeszcze. Pasuje mnie to. Świece. Nie to. Pasuje 6 świecek. 6. Pyk. Pyk. Idźmy na drugą mańkę. O. Dobra, kolektor. Elegancko. Teraz trzeba byłoby zacząć się bawić tu, nie? Rozdzielacza nie mamy. Weźmy rozdzielacza, rozdzielacza, weźmy. Ciekawe, czy mamy palec rozdzielacza. Chyba też nie. Nie, mamy, dobra. A kopułkę? Też mamy, elegancko. Klipsy powinny być. Dobra, klipsy są. Jest klips. Dobra, kable. Kabli chyba nie mamy. Właśnie. To były nie kable, tylko przewody zapłonowe D. Przewody zapłonowe D. Te. Filtr oliwa też nie mamy. Dobra. Pach, elegancko. Przewody są, filtr paliwa. Teraz mamy cewkę zapłonową. Pewnie też nie mamy. Nie mamy. Cewkę mamy, filtr oleju nie mamy. To filtr paliwa i filtr oleju trzeba byłoby. Filtr paliwa, filtry. Filtr paliwa, proszę bardzo. Hop. A filtry oleju V8 żółty, proszę bardzo. Najważniejsze. Ciach z tej strony. Ciach z tej strony. No i dobra, i bawimy się teraz tutaj na koła zębate. Kół oczywiście nie mamy, ale zaraz sobie zakupimy. Koło zębate wałkę rozrządu, to? Chyba to, nie? Chyba to, łańcuszek. Kurde, łańcucha też nie mamy. Te. Łańcuszek. Aha, teraz który? F czy zwykły? F. Teraz pytanie, czym się różni ten od tego? Ten jest, ma grubsze oczka chyba, nie? Tak mi się coś ich wydaje. Pokrywa powinna być, właśnie. Elegancko. Pompa wody jest. Koło pasowe nie mamy. Rolki też nie mamy. Dobra, czyli tak. Koło pasowe. Koło. Koło pasowe. No i teraz pytanie, które? Rolka pompy i koło pasowe. Koło pasowe to. Rolka pompy. Rolka pompy zwykła. Ciach, koło pasowe, ciach. Tutaj ramienia powinniśmy mieć. Nie mamy? Zepsułem? I to też zepsułem? Uuu. Ramię A i ramię... I ramię B. No dobra. Ramię A i ramię B. F5 dolków to nie jest tak źle. Ale to mogłem sam sobie, kurde, wykuć, nie? To tylko kawałek metalu. Wziąć, wyciąć, wyspawać, pomalować, wyczyścić. Pompę wspomagania mamy. I tu alternatora chyba... A, mamy jednak. Mamy alternator. Elegancko, ale pasek był zepsuty chyba, nie? Właśnie. Pasek linowy B. Pasek klinowy B. Typ B. Ten? Kurde. Nie ten.
pasek klinowy typ B. Typ A. Typ B, o, ten trzeba mi. Czemu, patrzcie, jest w tą stronę, a powinien być w drugą stronę, nie? Powinien być w drugą stronę, żeby łatwiej było odnaleźć to w sklepie. To tego też nie mamy, nie? Kurde. Typ A. Jak tu jest B, to tu będzie gdzieś typ A. Typ B. O, tu jest typ A. O, dobra, i wiatraka chyba też nie mamy. A, nie mamy jednak. Czyli co? Prawie silnik byłby gotowy, oprócz podstawy filtra powietrza. Podstawa podyzyty AVA filtra powietrza. Ha, 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 to było to chyba, nie? dobrze. Teraz potrzebujemy filtr powietrza, sam filtr powietrza, filtry powietrza, ten, szary, pewnie będziemy potrzebowali jeszcze tą pokrywę, tak mi się wydaje, bo pokrywy na pewno też nie mamy, nie? Właśnie, no właśnie, no właśnie, czyli o tą pokrywę. Dobra, to by było chyba na tyle, nie? Czy o czymś jeszcze zapomniałem w silniku? Chyba nie. Stojak zdejmij. Stojak zamontuj. Oczywiście bagnet, korek oleju, no i korek spustu, no. Gdzie bagnet i korek oleju... I korek oleju jestem w stanie przebadać, tak kurde, korka spustu już nie. Co ja miałem? Zamontuj. Dobra, silnik mamy. Silnik mamy. To teraz montujemy kolejne części od środka. Od środka. Możemy zamontować, co możemy zamontować? Możemy zamontować chłodnicę, którą posiadamy. Akumulatora nie posiadamy. Servo. Serwo mamy, czyli tu możemy jeszcze zamontować akumulator. A więc zamontujmy od razu. Aku. Aku jest. Akumulator sobie zamontujemy. No i co? I heja banana do góry, nie? Ten znowu tu z tym kurczaki. Dobra, poszedł. Heja banana do góry, lecimy. No i teraz będę musiał karoserię też kupić, bo kurde, nie przemyślałem pewnej rzeczy. A mianowicie takiej rzeczy, że sprzedałem wszystko. Ale za to mamy bardzo ładną skrzynię biegów. Rozrusznika pewnie nie mamy, a nie mamy. Rozrusznika mamy, rury nie mamy. Belki mamy. Rura wydechowa D i tu jest też rura wydechowa D. Dobra, może zróbmy tak, rura wydechowa. Nie mamy. To była rura początkowa. Nie, rura D. To były. Rura wydechowa D. Dobra, dwie. Dwie na pewno. No, kurde, nie to. Nie to. O, już się przestraszyłem. Ja pierdzielę, ale byłby dym, nie? A teraz musimy początkową C kupić. Była D. To teraz musimy początkową C kupić. Też dwie. No. 100 baksów, kurde. I teraz trzeba byłoby tłumik pewnie środkowy, którego też zapewne nie mam. Właśnie. Tłumik środkowy jest na końcu, to już pamiętam. Hop, jeden. Hop, drugi. I tego też pewnie nie mamy, właśnie. Końcowy. V8.
No i pewnie zbiornika paliwa też nie mam. Mamy zbiornik? Nie mamy zbiornika. To szybko jeszcze zbiornik dojedziemy. Zbiornik kwadratowy. Czemu jeszcze tych nie mogłem znaleźć, nie? Zbiorników. Zbiornik jest, ale pompa powinna być. Pompa się naprawia. Dobra, zaczynamy co? Zaczynamy przód męczyć. Oczywiście tu leja gumowa nie mamy. 4. Tu leja. Czy tak, 4 na dół. 2 i 2 to jest 8, 12. 12. Kolejne zlecenie przyszło do mnie, ale nie biorę. Na razie. Zróbmy tak. Najpierw zróbmy wszystkie tuleje, a później będziemy męczyć dalej resztę. Po kolei, nie? Kurde, żeby chociaż raz mi się udało zmontować samochód po kolei, tak jak się należy wszystko, nie? Nie patrząc na podpowiedzi, to co oni mi tutaj mówią, tylko tak jak się należy. To co w kolejności trzeba, to trzeba, nie? Tego nie mamy pewnie, właśnie. Stabilizator B nie mamy. Stabilizator B. Hop, to już mamy. Drążek powinniśmy mieć. Nie mamy drążka. O mużyk. Dobra, weźmy dwóch od razu. Pyk. Mam nadzieję, że tu będzie zwrotnica jedna przynajmniej. I tego też nie mamy. Czyli tak, tu kupimy też od razu dwa. Na zaś, na drugą mańkę. Czyli tu będziemy mieli. Dolne ramię wahacza mamy, dobra. Mamy dolne ramię, to jest dobrze. Tutaj będziemy mieli górne ramię. Hop, ładnie. Łącznik stabilizatora może nie być, właśnie. Łącznik stabilizatora typ B też nie mamy. I tam była zwrotnica C chyba, nie? Tak to się nazywa, zwrotnica przednia C. W zawieszeniu. Zwrotnica przednia C, jedno sobie kupimy, dobra. Amortyzatory to mamy dobre. Tak, łącznika już też mamy. Ciach. Piastę przednią powinniśmy mieć. Mamy, dobrze. Z łożyskami może być ciężko. Tak, dwa łożyska. Hop, zaślepkę. Kurde, nawet zaślepki nie mamy. Nie wierzę. Zaślepkę da się naprawić. Wyklepać. Gorzej jest teraz właśnie z tarczami. Czyli dobra, wracamy do hamulców. Tarczę wentylowaną. Dwa. Klocki się chyba nie dawało naprawić, więc klocki też musimy sztuków 2. Hop, klocki 2. Zaciski. Zaciski mamy dobre, pasuje. I tu koło. Koło to na samym końcu. Koło na samym końcu, bo koło jeszcze nie mamy. Hop, amortyzator, hop, łącznik, wahacz górny, elegancio, jedziemy, osłona, piasta,
łożysko, zaślepka, tarcza, klocki. Kurde, zawsze mi się mylą te klocki z tych stron, nie? I mamy, przód mamy w miarę załatwiony. To musimy jechać teraz na tył, nie? To jedziemy na tył, zobaczymy co mamy na tył. Most mamy. Jak mamy most, to doklejmy wała napędowego. Tym razem go nie zepsuliśmy, to już jest sukces. Tam zostaną koła. Koła nas na razie nie interesują. Amortyzatorów też nie mamy. Tylni B. Zawieszenie, amortyzator, tylni B. Sztuków 2. Hop. Podstawy sprężyny mamy jedną. Niedobrze. Sprężyny tylnej nie mamy. Dobra, to trzeba teraz tak. Kupić podstawę sprężyny. Sprężynę tylnią dwie. Gdzie jest podstawa? Jest podstawka sprężyny. Zaraz będziemy musieli pewnie kupić jeszcze te ogranicznik ten na górze, nie? Właśnie, ogranicznik. Ogranicznik. Górne łożysko. Gdzie jest ten ogranicznik? Kurde. Ogranicznik. Pyk. I jest. Piasta tylna B. Tylko jedna. To od razu kupujemy. Kupujemy drugą. Gdzie to jest piasta tylna B? Tu. Osłona 4. Piasta 4, nie osłona. Pół ośki mamy na szczęście. Cylindry. O, cylindry się naprawiły. Szczęków mamy tylko jedną. Bębenka nie mamy, czyli tak, trzeba kupić szczęki. Dwa bębenki, żeby zagrać. I jedne szczęki. Dobra. Dwa bębenki są. Koło nie. Wahacze mamy dwa. I tu lejek nie mamy już. No przepraszam, kłaczek. Dobra, dwie tuleje trzeba, jedną podstawę resora i jednego tego. Jednego tego, dobra. Tu będzie obejma resora najpierw, jedna. Hop, podstawa resora, podysy, ty, awa resora, jedna. Tuleja gumowa 2. Tuleja 2. 2, mówiłem. Ciach, tuleja elegancko. Dobra, lecimy na drugą mańkę. Proszę bardzo, pyk, podstawa, sprężyna, pyk, ogranicznik, pyk, amortyzator, pyk, wahaczyk. Pyk, przywiążmy go. Proszę bardzo. Podstawa szybko dwiema obejmamy i raz, raz. Hop. Ciach, ciach. Teraz do wahaczyka damy jeszcze tuleje, żeby to się nam ładnie pracowało. I montujemy piastę tylnią. Proszę bardzo. Osłonę piasty tylnej. Pół oś napędową. Szczęki 8. Co by nam tu zostało? I by nam zostały koła, nie? I by nam zostały koła. Oczywiście koła są słabe. Koła są słabe. 70 R14. Dobra, to kupimy Felge Retro 01 255 na 70.
Ferga Retro 01. Ferga Retro 01 Classic Modern. Modern Retro 01 to 16, nie. A, bo to zmienili teraz, kurde. Pyk. Tu ma być 14. 4. I teraz opony. Opona była jaka? Standardowa czy niestandardowa? Dobre pytanie, nie? Co? Terenowa? Terenowa B. Terenowa. Se wymyślili. Ilość 4, rozmiar 14, szerokość 200, tam było 55 chyba, na 70, nie? 1800, no dobra. Tak czy nie? 255 na 70, dobra, 14. Tylko 14 felki to nie za małe? Coś mi się wydaje, że to trochę takie maluśkie. Chociaż mogę się mylić, nie? Zobaczymy. Chociaż tu kurde wygląda wielka, nie? Dobra, montujmy następne. W międzyczasie sprzedajmy to, sprzedajmy, bo nam nie potrzeba. Oj, nie, nie, nie. Co nam tu zostało? Drążek został, ej. Ale jaja. Nie podpiąłem chyba drążka z przodu. Chyba z drugiej strony nie podpiąłem drążka i tego. Bo zostało garść śrubek, nie? To tak zawsze jest, jak coś rozkręcimy, a później chcemy to zmontować z powrotem, no to zostaje jakaś garść śrubek, nie? No tu akurat w moim przypadku zostały dwie części. To już chyba więcej nie możemy, dobra. Wyważmy sobie te koła. Zaraz wrócimy do przodu i zobaczymy. Dawaj, szybciej, już starczy tego wyważania, ile to może być? Wyważmy jeszcze. Jesteśmy w plecy w tej chwili 10 tysięcy, nie? Było 562, teraz mamy 552, 10 tysięcy w plecy jesteśmy, ale to nie koniec. Moi drodzy, to nie koniec, jeszcze cała karoseria przed nami. Cała karoseria. No teraz odzyskamy jeszcze z tego złomu, z tych opon, z tego wszystkiego, odzyskamy trochę jeszcze gotóweczki, a co? Dobra. Teraz poszukajmy, a to nie z tej strony, to z tamtej strony brakuje łącznika stabilizatora i nie łącznika końcówki drążka. Brakuje. Właśnie. Bo tu ogólnie brakuje drążka i tu łącznika. O, i by było. I teraz dopiero koło można zamontować. Proszę bardzo. No, teraz możemy go spuścić na dół. Kurde, tak. Co? Nie, stój! Stój, wracaj! Opuszczę się całkowicie. Tu chyba wszystko mamy zamontowane, nie? Teraz zobaczmy, ile on kosztuje. 36 tysięcy. Już jest ładnie, nie? Już jest ładnie, ale jeszcze trochę brakuje.
Ale jeszcze trochę brakuje. Dobra, zobaczmy, co możemy sprzedać. Możemy sprzedać to na przykład za 95. Pewnie sprzedajemy, to też sprzedajemy. To też sprzedajemy. To też sprzedajemy, trudno, to też sprzedajemy. To nam zostanie, to nam zostanie, to nam zostanie. No i okej. Teraz trzeba byłoby co? Czy ja w ogóle coś mam z karoserii? Nie mam nic. Nie mam nic z karoserii. Czyli Bolt Atlanta. Proszę bardzo, walimy do sklepu. Walimy do sklepu i kupujemy wszystko po kolei, nie? A ty, ly, a ne, ty, a. Tak się to nazywało? Bolt. Bagażnik. Kupujemy. Lewe drzwi. Kupujemy. Lewe lusterko kupujemy. Lewe światło kupujemy. Lewy reflektor kupujemy. Maska kupujemy. Prawe drzwi kupujemy. Prawe lusterko kupujemy. Prawe światło kupujemy. Prawy reflektor kupujemy. Lewy przedni. Lewy, prawy przedni. Co tu mamy? Przedni zderzak też musimy kupić. Szyba. Druga szyba. Szyba przednia. Tylna szyba. I tylny zderzak. I to by było na tyle. I możemy sobie spokojnie teraz montować po kolei, prawda? Pach. A, tablicy nie mam. Dobra, to tablicę zaraz sobie kupimy. Bo nie mam tablicy. Dobra, tablicę zaraz sobie kupimy. Trochę kiepsko ta rdza wygląda pod spodem, no ale dobra. Szybka. Hop, jedźmy na tył. Dwie tablice jeszcze musimy kupić i środek musimy kupić. Czyli jakieś tanie siedzenia. Jakieś tanie siedzenia musimy kupić. Chociaż może kupimy oryginalne, co? I teraz gdybym miał lakiernię, to sobie go kurde jeszcze pomalował i by było debeściak, nie? Prawda? No i nie mamy tak. Ta. No dobra. Tablice, dwie tablice. Tablice w sklepie z tablicami. On był koloru zielonego, coś zielonego byśmy. Kingdom of Kabuto. Albo z Vermontu. O! Z Vermontu dwie kupimy tablice. To jest dobry pomysł. Z Vermontu mu zamontujemy, nie? O! On był zielony, to by pasowały te tablice zielone. Hop. Elegancko, nie? Dobra, zróbmy teraz tak. Przestawmy auto. Nie mogę przestawić auta. Trzeba tryb normalny. Przestawmy auto pod drzwi. A, B. Niech będą pod B. O, też trzeba było pod A przestawić. Dobra. Czy mogę tu wsiąść w ogóle do środka? Nie mogę. Jakoś wiem, że tu się wsiadało. No nic, dobra. To musimy zrobić tak. Dwa siedzenia i kierownicę jeszcze zamontować. Czyli tak, z wyposażeniem wnętrza. I weźmy też Atlantę. Niech już będzie original. 200 baksów. Dobra, niech będzie. O Jezu. Jak drogo. Jak drogo. Montaż. Pyk, jedno, pyk. I pyk, jedno. Teraz byłoby fajnie, gdybym mógł tu wejść jakoś, nie? Jak to się wchodziło? Przestaw, tryb montażu, tryb przeglądu. Można tu wejść w ogóle, kliknij, aby usiąść. O! Kliknij, aby usiąść. Teraz właśnie mogę jechać. Włączmy silnik, zobaczmy, jak to pracuje.
jechali po torze testowym. I może nie, może po torze wyścigowym, nie? W silniku brakuje oleju. Ty, to jak w silniku brakuje oleju, jak ja w nim siedzę i silnik odpalam bez oleju? No co wy? Ty, ale nie wiem, tekstura oleju się jakoś zmieniła, jakieś bąbelki lecą. Albo mi się wydaje. Co nie? Dobra, jedźmy na tor wyścigowy. Zobaczmy, jak on będzie się sprawował z nowym silnikiem. A zaraz weźmiemy szybko kalkulator, podliczymy nasze koszty, zyski. I czy nam się to opłacało, ile zarobiliśmy na czysto. Sprzedamy resztę rzeczy, chociaż już tam chyba nie ma, nie? Jak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy, jak to będzie się sprawowało. Warczy ładnie. Mogę się rozejrzeć? Nie mogę się rozejrzeć. Daje spiskiem, co? Oj. Driftem. Ej, kurde, kamera mi się zmieniła, ja pierdzielę. Ale daje. Dobrze, daje driftem, dobrze. Kurde, kółka kręci, ej, no jest maszyna, nie? To już jest coś ciekawego, ale ładnie pali gumę. Zaraz się okaże, że będę miał ten. Będę miał opony do wymiany. Czemu się ta kamera na zakrętach zmienia? Kutwa! Dobra, zaraz będzie... Ale mieli ładnie, nie? Mieliście to ładnie, mieli. Dobra, zaraz będzie druga prosta. Zakrętem, czy mi się ta kamera zmienia, nie lubię tego. Po prostu zobaczymy, ile on wyciągnie. Zmienimy kamerę na normalną ze środka, może jeszcze raz 140, 150, 160, 170, 180, jest 190, 196. Uj, Jezu, nie. Serio do wymiany znowu. Jedźmy z tej kamery trochę. Ajajaj. Ta kamera nie jest stworzona dla mnie. Może ta będzie lepsza. Jest też wątpię. Ale kółka mieli ładnie, zobaczcie, kurde. Dobra, jedziemy na trasę. Jezu, co tu się dzieje? Masakra. Thank you.
ładnie zadymione. Podoba mnie się to. To sobie wyobraźcie teraz, ile kurde, jak będzie zadymione, jak się zmieni auto na jakieś inne. Starczy tego, wróćmy do garażu. Zróbmy kalkulację wszystkiego. Mieliśmy 562 408 dolków. Teraz mamy. Zobaczymy, ile wydaliśmy. No, come on. Nie mówcie, że się znowu mi gra zawiesiła. Chociaż nie, też widziałem, że u innych też się tak ładuje długo później. Mamy w tej chwili 548 508, czyli moi drodzy, wydaliśmy na części 13 900. Znaczy, no pewnie wydaliśmy trochę mniej. Wydaliśmy więcej, ale odzyskaliśmy trochę ze złomu. I teraz jak to dodamy, cenę zakupu 14 852, czyli moi drodzy, auto, całe nasze auto kosztowało nas 28 752 dolki. A teraz zobaczmy, za ile możemy je sprzedać. A możemy je sprzedać, moi drodzy, za 44 266, czyli jednym słowem 15 514 dolków jesteśmy na plusie. No to nie jest tak źle. No żeby to było lepsze, to by było lepsze, no. No dobra, sprzedajemy 15 tysięcy do przodu, nie? Jakby nie patrzeć, proszę bardzo. 15 tysięcy do przodu jesteśmy. No i co? Pusty garaż, dwa podnośniki puste, nie wiem o co, kaman. Co kaman, tu trochę coś mamy, mało części, dobrze, niech mamy. Może co, następne może weźmiemy jakieś fabularne, co? Moja kariera ulicznego ściganta rozwija się ostatnio coraz szybciej. Zarobiłem trochę pieniędzy z filmików w internecie i mogę nieco dopracować swoje obecności. Ostatnio przyspieszanie spod światła stało się coraz trudniejsze i ogólnie nie jest tak wygodnie. Odpicuj trochę wnętrze i zrób przegląd. Nara! O ty, ci zara wynaruje. Ale dobra, moi drodzy, ale sobie to autko zrobimy w kolejnym odcineczku. To te małe, ale drogie, o Boże. Chłopie, coś ty zrobił z tym autem. Ja pierdzielę. Kolektor wydechowy mamy tylko znaleziony. Już się boję zaglądać pod maskę. Tia. Cały silnik do rozebrania. Dobra. Dobra, chłopie, dziękuję. Wszystko jasne. A możemy w ogóle go gdzieś... nie można uruchomić silnika. Dobra, wszystko jasne. Podnośnik A. Moi drodzy, podnośnik A i tyle. I będziemy się bawić już w kolejnym odcineczku z tym naszym pojazdem. Ewentualnie jeszcze może coś sobie dobierzemy. Coś jakiegoś małego, coś tu zawieszenie, można byłoby zwykłe zlecenie, a z jakąś premią, może gdzieś do szopy pójdziemy, no nie wiem, zobaczymy. W każdym razie to dopiero w następnym odcineczku, więc cóż, moi drodzy, trzymajcie się, do następnego, hej, hej.